Wiemy, że figura ABCD jest kwadratem. To oznacza, że każdy bok ma taką samą długość, czyli że AB to jest to samo co BC, to jest to samo co CD i to jest to samo co D. A. Wiemy również, że odcinek FG dzieli kwadrat ABCD na dwie równe części. To oznacza tyle, że figura ABGF jest taka sama jak FGCD. I to mówi też nam tyle, że odcinek BG ma taką samą długość jak odcinek G. C. Trzecia informacja to taka, że łuk AC, czyli to jest ten łuk, dzieli, znaczy nie dzieli, jest częścią e, okręgu ośrodków B, czyli wyobrażamy sobie, że mamy do czynienia z okręgiem, który ma środek w punkcie B, a to jest tylko część tego okręgu, tak? E, I naszym zadaniem w tej lekcji będzie odnalezienie miary kąta BED, czyli znajdźmy kąt BED. BED. Tutaj jest nasz kąt. I... E, to, to zadanie może naprawdę wydawać się skomplikowane, ale jeśli ktoś będzie w trakcie lekcji uważał, o od tego momentu umiem już rozwiązać to zadanie, to może sobie zatrzymać lekcję i spróbować samemu dojść do miary konta BED, a jeśli ktoś po prostu naprawdę nie wie nawet jak zacząć, to spróbujemy samemu to rozwiązać. I teraz pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zauważyć, że skoro mamy do czynienia z okręgiem, to Najważniejszym elementem okręgu jest promień, a promień to jest odcinek łączący środek z dowolnym punktem na okręgu. Widzimy, że na okręgu znajduje się punkt A, również punkt E oraz również punkt C. Tak więc odcinek AB będzie promieniem, ponieważ B jest środkiem tego okręgu. Również odcinek EB będzie promieniem. Oraz również odcinek CB będzie promieniem, czyli te trzy odcinki są promieniami, czyli mają taką samą e, długość. I e, przyda nam się tutaj jeszcze jedna rzecz, to można potraktować nawet jako wskazówkę. Spróbujmy podzielić ten kąt na e, kilka składowych. I zrobimy to w taki sposób, że poprowadzimy tutaj odcinek w ten sposób. I. To, co możemy teraz dostrzec, to, że powstały nam dwa trójkąty i one tutaj są bardzo ciekawe, ponieważ zależność pomiędzy nimi jest bardzo ciekawa. Możemy dostrzec, że te dwa trójkąty mają ten jeden bok wspólny. Widzimy, że trójkąt EBG oraz... ECG, te dwa trójkąty tutaj dzielą ten bok, czyli ten bok należy i do jednego trójkąta i do drugiego trójkąta. Możemy również zauważyć, że skoro tutaj jest kąt prosty, to również tutaj będzie kąt prosty. To jest drugi wniosek, a trzeci jest taki, że te dwa trójkąty są przystające, ponieważ e, będziemy korzystali tutaj z bok kąt bok. Popatrzmy, ten bok jest taki sam e, w tych dwóch trójkątach. Tutaj ten kąt jest taki sam oraz ten, te boki są takie same. To są odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach i y, kąt pomiędzy nimi jest taki sam. Czyli możemy zapisać tutaj ten wniosek, że trójkąt EBG EBG jest przystający do trójkąta ECG. E C. -G, e -C -G. G. I korzystaliśmy tutaj z cechy bok, kąt, bok, z tej cechy przystawania trójkątów. Co za tym idzie? Możemy wyciągnąć e, na podstawie tego zapisu wniosek, że ten bok ma taką samą długość jak ten bok, ponieważ to są odpowiednie boki w tych dwóch e, trójkątach i zapiszemy sobie ten wniosek, że EC, długość odcinka EC jest taka sama jak długość odcinka E. B. Ale popatrzmy, co sobie powiedzieliśmy e, e, niedawno, że EB to jest promień, ale również promieniem jest BC, a wiemy, że promień w okręgu ma taką samą długość, czyli skoro e, ten bok e, jest taki sam jak ten bok, to również dołącza, dołączy do tego tutaj ten bok B. C. Czyli widzimy, że powstał nam tutaj trójkąt równoboczny, gdzie, e, ponieważ widzimy, że każdy bok ma taką samą długość. Czyli e, możemy sobie jeszcze tutaj zapisać, że EC to jest to samo co EB. To zapisaliśmy i do tego dochodzi wniosek, że e, BC ma również taką samą długość. BC. Ponieważ BC oraz EB to są promienie. I e, z tego wynika, że trójkąt BEC, BEC to jest trójkąt równoboczny. Trójkąt, trójkąt równoboczny, równoboczny. Ale co wiemy o trójkącie równobocznym? Wiemy, że każdy kąt w trójkącie równobocznym ma miarę 60 stopni, więc możemy tutaj dostrzec, że ten kąt tutaj ma miarę 60 stopni. Czyli widzimy, że doszliśmy już do e, tak jakby częściowego rozwiązania tego problemu, ponieważ będzie jeszcze brakowała nam ta część. Czyli ten kąt tutaj ma miarę 60 stopni, czyli z tego wynika, że miara kąta e, BEC jest równa 60 stopni. Jeszcze raz powtórzę. Znamy częściowe rozwiązanie naszego problemu. Teraz musimy skupić się na wyznaczeniu miary tego kąta. Co możemy zaobserwować? Popatrzmy. Powiedzieliśmy sobie, że EB... To jest promień naszego okręgu. Wiemy również, że BC jest promieniem naszego okręgu, czyli EB to jest to samo co BC. Te dwa odcinki będą miały taką samą długość, ale widzimy, że BC oprócz tej roli bycia promieniem okręgu jest jeszcze bokiem kwadratu. A skoro BC jest oznaczone jako tutaj te trzy kreseczki, to jest bok kwadratu, to DC będzie miało tutaj taką samą długość jak BC, czyli te dwa odcinki są przystające, czyli ten odcinek tutaj. DC ma taką samą długość jak odcinek BC, ponieważ to jest kwadrat. A widzimy, że jeszcze te dwa odcinki tutaj są takie same, czyli możemy zapisać sobie ten wniosek tutaj, e, ponieważ ABCD jest kwadratem, to z tego wynika, że e, długość odcinka CD jest taka sama jak długość odcinka e, BC. I jest taka sama jak długość odcinka tutaj EC. No w sumie to już nie wynika z tego, że to jest kwadratem, ale EC tutaj to jest e, odcinek, który już sobie tutaj wywnioskowaliśmy, że ma taką samą długość jak ten bok tego kwadratu, ale zapiszemy sobie tutaj jeszcze ten wniosek EC. I teraz popatrzmy. E, zerknijmy na ten trójkąt ED. C. Co możemy powiedzieć o tym trójkącie? Możemy powiedzieć, że ten trójkąt ma ramiona, które są identyczne, które mają taką samą długość. To oznacza, że to jest trójkąt równoramienny. To są ramiona... To jest podstawa, a kąty przy podstawie mają taką samą miarę, czyli ten kąt, który znajduje się tutaj, ma taką samą miarę jak kąt, który znajduje się tutaj. Ale teraz popatrzmy, musimy jakoś dojść do miary tego kąta, nie znamy miary tego kąta, to jest kąt, który ma taką samą miarę, więc fajnie by było znać miarę tutaj tego kąta. I teraz popatrzmy. Wiemy, że ten trójkąt EBC jest trójkątem równo, y, równobocznym, czyli... Y, każdy kąt ma miarę 60 stopni, czyli również tutaj mamy 60 stopni i tutaj mamy 60 stopni. Czyli ten kąt ma miarę 60 stopni. Wiemy, że e, mamy do czynienia z kwadratem, więc ten cały kąt tutaj to jest kąt prosty, tak, który ma miarę 90 stopni, więc skoro ten kąt ma miarę 60 stopni, to kąt, który znajduje się tutaj, ma miarę 30 stopni, bo te dwa kąty tutaj tworzą razem kąt 90 stopni, więc ten kąt tutaj ma miarę 30 stopni, tak? O. I yy, teraz Popatrzmy, wróćmy do tego trójkąta. Oznaczmy sobie miarę tego kąta jako x oraz miarę tego kąta jako x. I wiemy, że to jest trójkąt równoramienny, dlatego tutaj mamy to samo. A co wiemy o e, trójkątach? Wiemy, że suma miar kątów daje nam 180 stopni, czyli x dodać x dodać 30 stopni da nam 180 stopni x dodać x da nam 2x plus 30 stopni równa się 180. 180 Teraz musimy od lewej strony oraz od prawej strony odjąć 30 stopni, aby dostać się do x, czyli będziemy mieli jako od lewej strony odejmiemy 2x, z prawej strony będziemy mieli y, 180 stopni, odjąć 30 to jest 150 stopni. Mamy 2 x, a chcielibyśmy mieć jednego x, więc musimy nasze równanie obustronnie podzielić przez 2, więc będziemy mieli x równa się 150 stopni przez 2, to jest 75 stopni. 75 stopni. Tak więc miara tego kąta to jest 75 stopni. I e, popatrzmy. E, skoro ten kąt... BED składa się tutaj z tych dwóch kątów, z tego kąta, który ma miarę 60 stopni, to jest kąt BEC oraz kąta CEC. E, D, który ma miarę 75 stopni, więc aby uzyskać miarę kąta BED musimy sumować te dwie miary i już rozwiązaliśmy nasz problem, czyli miara kąta BED wynosi 75 stopni plus 60 stopni, zapiszemy to sobie, o żebyśmy jeszcze wiedzieli skąd to się wzięło, 75 stopni damy jeszcze kolory, żebyśmy jeszcze bardziej byli nakierowani skąd to się wzięło, 75 stopni plus 60 stopni, a to daje nam 100 135 stopni. Czyli miara kąta BED e, wynosi 135 stopni.